witam wszystkich w kolejnym dniu żniw. I taki też będzie tytuł tego filmu. Jak to już było, tak jak to było rok temu. Jedziemy na pole o powierzchni 3,5 hektara. Pszenica ozima po rzepaku. Ktoś talerzuje. Oj, oj. Uwielbiam po prostu przejazdy tymi kombajnami. Niby te pola mamy niedaleko gospodarstwa, ale te bizony jednak się trochę najeżdżą po tych dziurach. Nie jakoś dużo, ale jednak na każde to poletko trzeba dojechać, jakby nie było. Tu będzie bardzo fajny widok z tego pola. Oj, 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 o kurczę. O, już mam dziób, pewnie mi już lata. Co mogę powiedzieć jeszcze? Czerwony kombajn został chwilowo złożony, tak jak widzieliście, wczoraj wyjechał, jeden przejazd zrobił, działa. Czy będzie chodził? Wątpliwa sprawa, bo tam się, tak jak już mówiłem, urwał ten jakiś czpień po prostu na podsiewaczu, czy tam na koszu sitowym, gdzieś na podsiewaczu, który jest od środka kosza sitowego. No i po prostu tak jakby rozłączyło podsiewacz od kosza sitowego i nie chodzą one równo, z podsiewacza nie idzie, nie przemieszcza się masa. Dobra, sąsiadomi wjedziemy trochę, się nie obrazi może. O. Kara za wjeżdżanie. Znowu nie pojechać za nim, bo on się obróci na górze i później będziemy przy
inne strony jechaj. Pokosimy go całego od razu, żeby już później się... Tak już tu czasu straciłem. Zobaczę.
ciekawe, ile ma taki zbiornik jak ten. Ile tutaj może być. Przejedzie, przejedzie, przejedzie. Jak zawsze na centymetry. Pełne te zbiorniki dzisiaj. I kończymy tutaj ten kawałek. To pole ma 3 hektary z kilkoma arami. Także była tu 14, 6 zasypana tego, jak widać. Ja mam tyle zbiorników. Także no ładnie tutaj dało, ładnie, ładnie. Tam kombajn jedziemy albo dalej, albo na gospodarstwo, nie wiem jeszcze dokładnie, ale chyba skosimy jeszcze jedno pole. Przyjechałem John Deere'em, przyczepą z tamtego kawałka tutaj na taki hektarowy kawałek. Nawet tutaj może nie ma hektara. Pierwszy raz tutaj w historii naszego gospodarstwa, że tak powiem, zasiana została pszenica. To pole mamy od kilku lat i długo nie mogliśmy tutaj go wyrobić. Muszę zobaczyć, bo to jest inna odmiana. Oścista pszenica, czy gdzieś przypadki nie wyrzuca. Być może ma po prostu grubsze trochę ziarna niż tamta. Ale widzę, że jest czyściutko. Pojedyncze tu, jak widać. Nie wygląda źle, ale na takich niewyrobionych polach te zboża czasem wyglądają rzeczywiście wizualnie dobrze. Ale nie oddają tak jak na tych polach w lepszej kulturze. To samo jest z rzepakiem. Kasa ziemi niby jest nie taka zła, choć są przepaleniska. Okej, to wygląda. Ona tutaj od początku wyglądała dobrze. A tutaj był... A tutaj przed tonem był rzepak. Tak, to był rzepak. Tutaj jeszcze ten kawałek był rzepak, dlatego ta pszenica wygląda tutaj fajnie. No a tutaj po prawej stronie mamy dwa pola. Tamto jest dosyć spore. Mamy obsiane wszystko przężytem. Przężyto po przężycie. Po przężycie chyba. Tu jest lepsza ziemia, tutaj początkowo też jest lepsza ziemia. Taką L-ką jakby tu. I poprzeczniak do prawej.
No zobaczymy. Mówię, tam tej słabszej ziemi tam nie będę szedł, ale na tej słabszej ziemi tam jest naprawdę cienko. I też zabiegi regulacji tutaj trochę nałożyły się po prostu z dużym stresem, jeśli chodzi o niedobór wody, czyli suszą. No i to taki skutek tutaj wyszedł. No ale zobaczymy. Tutaj gdzie jest, to jest nawet ładne. Dobrze, że jakoś na razie chodzi. Jeszcze zostanie nam tutaj, do skoszenia zostaną te pole i dokończyć ten duży kawałek, z którego był film, drugi z pszenicy i to będzie wszystko. Tyle o z tego kawałeczka. Nie wiem ile tu będzie.